Dzień dobry wszystkim. To będzie krótki film o paru zdjęciach. Ostatnio byłam na rozlewiskach Bugu, robiłam zdjęcia, kręciłam film. To ten poprzedni film, który na YouTubie możecie zobaczyć. Ale robiąc zdjęcia tam, spotkałam ludzi, którzy powiedzieli mi, że kawałek dalej jest fajne miejsce, gdzie też można bardzo ciekawe zdjęcia zrobić. Po zakończeniu tamtych zdjęć chciałam podjechać w to miejsce i zobaczyć, jak to wygląda, jaka jest sytuacja, jak się przygotować do tych zdjęć, bo wiadomo, że zawsze lepiej jest pojechać w miejsce, które się chociaż widziało, żeby tak no, mniej więcej wiedzieć, jak do tych zdjęć potem podejść. Podjechałam tam, no i zrobiłam zdjęcia, nie czekałam na inną okazję. I teraz powiem dlaczego. Aha, powiem jeszcze dlaczego, przede wszystkim powiem, dlaczego ja w ogóle nagrywam ten film z domu. Bo ja tam oczywiście na miejscu też nagrałam kawałek filmiku. Ale w mądrości swojej właśnie przed chwilą wywaliłam te filmy do kosza i wcisnęłam delete. Więc wszystko poszło... Wiecie gdzie. Próbowałam tam odzyskiwać te pliki, ale tam jeden uszkodzony, drugi coś tam, więc... Darowałam sobie, stwierdziłam, że dogram krótkie wyjaśnienie do tych zdjęć, które tam zrobiłam, bo w rezultacie zrobiłam tam chyba, nie wiem, kilkadziesiąt zdjęć, ale one były bardzo do siebie podobne, one się różniły czasami odrobinę kadrem, czasem naświetlania i tak dalej. Wybrałam z tego finalnie 7 zdjęć, no i na koniec oczywiście je pokażę, ale wcześniej chciałabym powiedzieć parę zdań, dlaczego one tak wyglądają i dlaczego w ogóle nie odłożyłam tego na inną okazję, tylko zaczęłam od razu robić zdjęcia. Otóż sytuacja wyglądała w ten sposób, że tam w tym miejscu jest coś takiego, że jest taka skarpa. To jest taka skarpa przeciwzalewowa, bo ta woda, którą fotografowałam, to nie jest normalna rzeka, tylko to jest no, to, co Bóg wylewa. Kiedy jest nadmiar wody, to On wylewa i zalewa ten obszar. I tam jest coś takiego, że na tej skarpie stoją domy, ileś tam tych domów jest z ogródkami, tam sobie mieszkają ludzie, a potem dalej są drzewa i to wszystko jest bardzo zarośnięte. Teoretycznie można zejść tam na dół i zrobić zdjęcia, ale zawsze coś włazi przed obiektyw, no więc wiadomo, że nie fajnie. I znalazłam dwa takie miejsca, z których można zrobić komfortowo zdjęcia, czyli jest jakieś podejście takie, że jest od tych zarośli po prostu wolna przestrzeń. To drugie miejsce znalazłam dosyć późno, już było całkiem ciemno i tam na robienie zdjęć to w ogóle nie było mowy, ale zrobiłam zdjęcie z tego pierwszego i to fajnie wyszło. Była, z tej skarpy schodziła taka droga pokryta betonowymi płytami i ja w pierwszej chwili pomyślałam, że to jest droga, po której latem spuszczane są łódki do wody, ale potem jednak przyszło mi do głowy, że przecież tej wody tam latem może kompletnie nie być, więc prawdopodobnie była to normalna droga, która tam sobie dołem idzie, no a akurat wtedy była po prostu zalana. Stanęłam sobie na końcu tej drogi i w zasadzie ruszając się metr w prawo, metr w lewo, dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu, zrobiłam wszystkie te zdjęcia. Przyszło mi do głowy od razu, że to jest taka sesja jednego miejsca, że tak naprawdę ustawiwszy dobrze statyw, można było zrobić no niemal bez ruchu wszystkie te zdjęcia, tylko tak jakby panoramicznie, biorąc różne fragmenty. No i oczywiście przybliżając, oddalając ten krajobraz, ten pejzaż. Tam używałam Nikona 70-300 i wszystkie te zdjęcia tym Nikonem były zrobione. Dlatego mogłam mieć no, i dalszą perspektywę i bliższą. Ale już zmierzam do tego, co mnie zatrzymało tak naprawdę przy tych zdjęciach. Otóż ta woda, która tam sobie płynęła, ona była, takie się ułożyło światło, bo tamtego dnia przecież były mgły wcześniej i tych mgieł jeszcze sporo zostało, a słońce już zachodziło i ono się rozpraszało przez tą resztkę mgły i było już bardzo, bardzo nisko i ta woda się zrobiła taka po prostu srebrna. Srebrzysta. To wyglądało jak żywe srebro, jak rzeka rtęć niemalże.
No może teraz przesadzam, ale w każdym razie naprawdę tej wody było, ta woda była naprawdę srebrzysta. Ale to, co było też drugim takim niesamowitym elementem, który tą srebrzystość jeszcze podbijał, to z tej wody wyrastały różnego rodzaju trzciny i uschnięte trawy. I tak jak to trawy uschnięte i trzciny są żółte, ale tutaj w tym świetle one się zrobiły takie złote. Widok był obłędny, bo była ta srebrna tafla wody. Ona tam się troszeczkę ruszała, bo tam minimalnie wiatr był, ale taki naprawdę niewielki. Więc troszeczkę taka ruszona, tak jak ja lubię, że ta, że nie jest taka całkiem gładka, ale taka trochę ruszona ta srebrzysta tarcza wody, w której się odbijają te czarne drzewa, ten pas tych złotych traw i nad tym te drzewa takimi z tymi koronkowymi koronami. No po prostu obłęd. I te drzewa to były tak, to były wierzby, ale nie tylko wierzby, były też takie jakieś normalne drzewa. Ja, jak wiecie, z biologii to beznadzieja, więc nie powiem Wam jakie, ale w każdym razie drzewa. Oprócz wierzby były też inne drzewa. I to wszystko, o tutaj mi zgasło, to ja ten kliknę sobie. O jest. Tak, żeby ładnie w tle było. I to, i te drzewa po prostu, takie właśnie koronkowe, one jeszcze były takie powyginane na różne strony, takie dziwne kompozycje tworzyły, taka... Ja nie lubię korzenioplastyki, czyli taki gdzieś tam wyciągnięty korzeń i sfotografowany, ale w momencie, kiedy to jest żywe, kiedy to jest drzewo, to jest zupełnie inna rozmowa. Więc było to naprawdę super, strasznie mi się to podobało. Srebro, złoto, ta warstwa tych takich powyginanych na różne sposoby czarnych drzew, no i niebo, które było takie zaciągnięte jeszcze trochę mgłą, ale już też dosyć, znaczy stosunkowo ciemne. A jeszcze to, co było super, to było to, że ponieważ była tam ta reszta mgły, to te drugi plan, czyli tam jakieś drzewa, które gdzieś tam rosły i tak dalej, one były takie jakby wyciszone, przygaszone tą mgłą. W związku z tym te drzewa na pierwszym planie pięknie się odcinały od tego tła. Ale to nie było tło, które jest po prostu puste, że jest pusto i nic, tylko właśnie gdzieś tam delikatne te rzeczy się rysują. I to jest najfajniejsze, bo jak jest totalnie biało i na pierwszym planie coś jest, oczywiście taka grafizacja też jest fajna. W poprzednim filmie kilka takich zdjęć zrobiłam. One były trochę... Nie były aż tak zgrafizowane, troszeczkę je w Photoshopie poprawiłam, ale tak naprawdę to niewiele im brakowało do tej grafizacji. To nie była jakaś bardzo duża ingerencja. I tutaj też jednak występuje taka grafizacja, ale oprócz tego są gdzieś te dalsze plany, które podbijają to, co się dzieje z przodu. Dodatkowo tam jest też taka sytuacja, że to wszystko w pewnym momencie robi się takie jakby czarno-białe, czy czarno-srebrne, ale czarno-białe, plus ten pas tych złotych, no tam trzcin, traw, tej roślinności takiej. I to wszystko wydawałoby się inaczej. Ja też nie jestem zwolennikiem takich zdjęć, gdzie są czarno-białe zdjęcia, jakiś tam jeden kolorowy element. Tak jakoś, no, nie leży mi to po prostu. Natomiast w momencie, kiedy zdjęcie, na przykład, tak jak tutaj, takie niby czarno-białe, z tym jednym pasem koloru tych traw, ale kiedy się przyjrzeć, to się okazuje, że ono nie jest wcale takie czarno-białe, że gdzieś tam na niebie połyskuje niebieski, że gdzieś pomiędzy tymi drzewami widać, że tam jakieś brązy są, czerwienie, czasem jakaś zieleń się trafi. Tego jest bardzo mało. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to zdjęcie jest czarno-białe właśnie z takim pasem. Ale moim zdaniem nasza podświadomość, czy też nasze oko wyłapuje to i przekazuje to do mózgu i mózg jakby świadomie nie mówi o tym, o tu jest kolor taki, tu jest kolor taki, tylko buduje sobie tą rzeczywistość w taki sposób, że ona nie do końca właśnie jest taka czarno-biała. Że ona z tymi subtelnymi tonami gdzieś zaczyna się robić interesująca właśnie przez to, że nie jest budowana z czerni i bieli, że to nie jest grayscala, tylko to nadal
są wszystkie kolory tam. Czasami, oczywiście nie wszystkie, czasami niektórych brakuje, ale generalnie, że jest tam kolor, że to nie jest czarno-białe. I ta właśnie, ta sytuacja tam zastana z tym srebrną wodą, z tymi takimi złotym pasem trzcin i z tymi czerniami i szarościami, ale zbudowanymi jednak z koloru, no była tak zachwycająca, że ja nie mogłam się opanować i musiałam zrobić zdjęcia. One, no niestety, było już naprawdę dosyć ciemno. W związku z tym w tym zdjęciu są szumy. No, nie oszukujmy się, te szumy tam są. Ale to widać przy dużym powiększeniu i też widać, że jest mgła. A jak jest mgła, to wiadomo, że ten obraz nie jest taki ostry, taki wyrysowany równo, więc te piksele jakoś tam gdzieś troszeczkę tak jakby są usprawiedliwione. Nie jest to takie bardzo, bardzo przeszkadzające, moim zdaniem. Zaraz pokażę Wam te zdjęcia i sami je ocenicie. Na tym kończę ten krótki film. Dzisiaj po prostu na końcu będzie galeria tych 7 bodajże zdjęć. Ja się z Wami żegnam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie oczywiście jak zwykle i na razie.